Uprowadzenie tych dziewcząt będzie początkiem końca terroryzmu w Nigerii, zapowiada prezydent tego kraju Goodluck Jonathan. 14 kwietnia islamiści z Boko Haram porwali ponad 300 chrześcijańskich uczennic z liceum w mieście Chibok w stanie Borno. 53 dziewczętom udało się uciec. W rękach porywaczy pozostało 276 licealistek. Porwanie wywołało oburzenie na całym świecie. W Nigerii narasta bunt z powodu, jak uważają mieszkańcy, bezczynności władz w doprowadzeniu do uwolnienia blisko 300 porwanych dziewcząt. W stolicy kraju, Abudży, trwają protesty, które towarzyszą rozpoczętemu wczoraj Światowemu Forum Ekonomicznemu. Uważam, że władze powinny zrobić więcej. Nie sądzę, by starały się wystarczająco, ale pragnę, by zrobili więcej. Życzę i mam nadzieję, modlę się i proszę, spróbujcie więcej, spróbujcie wydostać te dziewczyny z rąk tych potworów. Bezprecedensowe uprowadzenie uczennic przez islamistów z Boko Haram może być punktem zwrotnym w walce z tą sektą, oświadczył dziś prezydent kraju Goodluck Jonathan. Rozmawiałem z rządami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje te wyraziły swoją gotowość pomocy w rozwiązaniu tego kryzysu. Wierzę, że porwanie tych dziewcząt będzie początkiem końca terroru w Nigerii. Waszyngton zapowiedział, że wyśle do Nigerii żołnierzy, policjantów, negocjatorów i agentów wywiadu. Taką pomoc obiecała też Francja. Zapewnimy naszą pomoc nigeryjskiemu wywiadowi, aby zlokalizować te dziewczęta. Mamy środki, aby je uwolnić. Zapowiedź zachodniej interwencji wywoła szybką reakcję Boko Haram. W ciągu 12 godzin od ogłoszenia tej akcji islamscy bojówkarze zamordowali 300 cywilów. Przywódca Boko Haram oświadczył, że porwane uczennice sprzeda na targu. Jego zdaniem, zamiast chodzić do szkoły, powinny one wyjść za mąż. Chrześcijanie z Nigerii proszą o modlitwę o uwolnienie porwanych.